Chrystus rażdżaje cię. Tymi słowami witają się wschodni chrześcijanie, którzy według kalendarza juliańskiego obchodzą święta Bożego Narodzenia. To święto jest bardzo szczególne w życiu cerkwi, w życiu każdej chrześcijańskiej rodziny. Bóg wypełnia swoją obietnicę i posyła swojego Syna, ulubionego Syna. Bóg przychodzi do nas, aby stać się jednym z nas, bo chce być razem z nami. Bóg przychodzi do nas, aby pokazać nam to, co piękne, to, co dobre, bo Bóg naszej wiary jest Bogiem miłości i pragnie wzmocnić nas w naszej wierze, aby ta wiara była niezachwiana, niezależnie od warunków naszego życia. Pandemia pokazała nam, jak ważne jest dzisiaj zaufanie do Pana Boga. W narodzeniu Jezusa Chrystusa odkrywamy dla siebie wielki znak nadziei. Odkrywamy w nim wielkie pokłady duchowej siły, która pozwala nam żyć Bożą nauką na każdy dzień. Życzę wszystkim, aby święta Bożego Narodzenia rozświetlały ścieżki naszego życia. Niech wypełnią wiarą, nadzieją i miłością nasze serca. Niech ubogacą każdą rodzinę, a miłość i przebaczenie z Bogiem i ludźmi niech wypełnią każdy dzień nowego 2022 roku. Wszystkim życzę błogosławionych świąt, zdrowia, pomyślności, normalnego roku i żebyśmy umieli tworzyć wspólnotę, chrześcijańską wspólnotę, w której umieją również odnaleźć się wszyscy ci, którzy pragną poznawać Boga, bo Bóg chce być razem z nami, chce, abyśmy razem z Nim współtworzyli dobro. Niech Bóg błogosławi. Chrystus rożdżaje cię.